Dzień dobry. Myślę, że możemy zacząć nasze dzisiejsze spotkanie z autorami albumu o generale Józefie Dowborze Muśnickim, doktorem Wojciechem Jerzym Muszyńskim i doktorem Rafałem Sierchułą. To jest już kolejna praca, którą pracownicy IPN-u przygotowali, praca poświęcona właśnie polskiemu wysiłkowi zbrojnemu na wschodzie, który, można powiedzieć, nadal jest w cieniu, w zasadzie pamięć o latach wybijania się Polski na niepodległość, latach pierwszej wojny, latach bezpośrednio po niej, całkowicie zdominowała legenda czynu legionowego. No, przyczyny są złożone. Oczywiście legiony były jedyną formacją wyposażoną w rozbudowany aparat propagandowy, który tą legendę budował już w trakcie owych wydarzeń, gdy one się działy. A ponadto po 26 roku zwolennicy Józefa Piłsudskiego dalece zmonopolizowali kształtowanie pamięci historycznej w znaczeniu takim społecznym. I trzeba powiedzieć, że właściwie nawet w okresie międzywojennym, poza pracą Bagińskiego o formacjach zbrojnych na wschodzie, która jest napisana z taką manierą historyka wojskowości, więc wydarzenia niezwykle dramatyczne, niezwykle dynamiczne są tam opisane w taki sposób, że średnio zainteresowany człowiek może po prostu usnąć, czytając to dzieło. I potem długo nic poza garścią pamiętników w okresie komuny, kilka utworów historycznych o charakterze w zasadzie paszkwilanckim, jak chociażby dzieło autora, który ja nazwiska nie pamiętam i w zasadzie on na pamięć specjalną nie zasługuje, polskie formacje reakcyjne w Rosji, czy też prace Arskiego, właśnie takim charakterze propagandowym, oszczerczym. W zasadzie jedyna praca, która jakieś walory merytoryczne, takie akceptowalne z dzisiejszego punktu widzenia miała, to jest praca profesora Wrzoska o korpusach wojskowych, polskich korpusach wojskowych w Rosji. Czyli długo nic, także po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku, długo nic. No, trzeba przyznać, że były dwa wydania wspomnień generała Dowbora Muśnickiego. I nareszcie z tą tematyką zajęli się autorzy spod znaku IPN-u. W ubiegłym roku tutaj prezentowaliśmy album poświęcony formacjom, które powstawały na szlaku od Legionu Puławskiego aż poprzez Polską Brygadę Strzelecką, poprzez Polską Dywizję Strzelecką i Polski Pułk Ułanów, a na pierwszym korpusie polskim kończąc. Teraz doczekaliśmy się albumu o jednej z najwybitniejszych postaci polskiego czynu zbrojnego na wschodzie, czyli albumu o generale Józefie Dowborze Muśnickim. No i w tym momencie warto byłoby spytać jednego z naszych autorów o jak gdyby drogę życiową tej postaci. Skąd pochodził, jak to się stało, że z polskiego dworu poprzez szeregi armii rosyjskiej trafił do odbudowujących się polskich formacji wojskowych. Poproszę o zarysowanie tego wątku doktora Rafała Sierchułę. Panie doktorze, proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, że przybyliście Państwo na prezentację osoby, która w pewnym sensie jest też związana poniekąd z moją osobą. W tym tylko względzie, że mój dziadek był powstańcem wielkopolskim i był akurat, jego oddział jest na fotografiach tego albumu wizytowany w Chodzieży, 7 Pułk Strzelców Wielkopolskich. I tak sobie w 2017 roku wymyśliłem, że może czas zaprezentować tą postać dzięki pomocy pana doktora Wojciecha Muszyńskiego. To dzieło udało się dzisiaj pokazać Państwu i mam nadzieję, że będzie ono życzliwie przyjęte. Dowbor Muśnicki. Proszę Państwa, nie chciałbym szczegółowo opowiadać historii, którą zawarliśmy w wstępie do naszego albumu. Niech to będzie taka luźna refleksja na temat tej postaci, tej pierwszej części jego historii.
Żołnierz, moim zdaniem, bohater kresowy, bo z jednej strony Kresy Wschodnie, pierwszy korpus, Bobrujsk i epopeja związana z jedną częścią naszych ziem i później powstanie wielkopolskie, czyli druga część, drugie Kresy. Niektórzy mówią pogranicze, ja jednak uważam, że to jednak Kresy Zachodnie. Postać, która urodziła się 25 października 1867 roku w Sandomierzu. Rodzina wielodzietna, rodzina szlachecka. Herb wywodził się z Litwy. Proszę Państwa, to są 3 lata po powstaniu styczniowym. To są historie, które rodzina wielodzietna, ojciec, który jakoś próbuje ten majątek, tym majątkiem w lepszy lub gorszy sposób zarządzać. I chciałem zwrócić uwagę na matkę, przede wszystkim Dowbora, ponieważ to jak gdyby będzie rzutować na jego późniejszą historię, ponieważ to dzięki niej człowiek, który ponad 50 lat był poza Polską, który służył w armii carskiej, który był osobą, która była kuszona przez to, że jest wykorzeniony w pewnym sensie z Polski, że jest w środowisku rosyjskim, że wspina się, co prawda, o tym za chwilę będę opowiadał, po tej karierę buduje w armii carskiej, jednak ta polskość była w nim żywa i gorąca i tu warto wspomnieć i podkreślić rolę domu i rolę przede wszystkim matki. Co do kariery, oczywiście, tak jak mówiłem, wielodzietna rodzina, 2 braci dodatkowo, wszyscy, cała trójka zostaje skierowana do służby wojskowej. To było też spowodowane między innymi tym, że jak gdyby kwestia utrzymania, wyżywienia została scedowana na państwo rosyjskie. Natomiast wszelkiego rodzaju inne rzeczy, czyli majątek, czyli późniejsze finanse były optowane na córki, które w posagach mogły funkcjonować. Co do młodości, szkoła w Radomiu do 1877 roku, szkoła, która była szkołą zrusyfikowaną. Bardzo negatywnie wspominał w swoich wspomnieniach Dowbor Muśnicki ten okres, kiedy rzeczywiście ten nacisk rosyjski, to rugowanie polskości było mu bardzo, bardzo, było dla niego bardzo traumatycznym przeżyciem. Nawet późniejsza szkoła, czy to Korpus Kadetów w Petersburgu, czy Wyższa Szkoła Wojskowa imienia Wielkiego Księcia Konstantego, te wspomnienia już nie były tak ostre, jak to pierwsze zderzenie z takim brutalną rusyfikacją. Oczywiście były to już zupełnie inne warunki. I było to, co dla Dowbora było najważniejsze, po prostu on czuł się żołnierzem i tą karierę w wojsku rosyjskim w bardzo dobrym stopniu wspinał się po szczeblach kariery. Choć stosunki ze swoimi współtowarzyszami ze szkół układało się różnie. On był wybitnie zdolny. To kolejne lokaty, jeden z najwyższych lokat, gdzie kończył swoje ale szkoły. Podobno niezbyt pilny. No niezbyt pilny, natomiast to przede wszystkim w tej szkole w Radomiu to pomstowano na nim, że nie bardzo się przykładał do nauki, ale że później w okresie już terminowania w armii carskiej te efekty były już, czy ta jego pilność była już wybitna. Warto wspomnieć, mówiłem o tym, że nie miał lekkiego życia. Wspominał o tym, że o bójkach, które z Rosjanami na swoich szczeblach kariery wojskowej wykonywał, ale to było generalnie
można powiedzieć, pewnego rodzaju powszechność, bo tutaj jak gdyby odskakując od dobora, takie same sytuacje mamy na innych uczelniach rosyjskich, gdzie Polacy no nie tylko intelektem, ale również pięścią musieli swoje znaczenie, czy też wyższość, czy też po prostu odrębność pokazywać. Ta kariera, tak jak wspomniałem, szkoły kadetów, później szkoła wojskowa, potem służba w jednostce. W pewnym momencie no, jednostce 11 pułk, 11 pułk grenadierów, w którym formował się, no, praca garnizonowa była dość nudna, natomiast dobór ją poświęcił na edukacji. Wiemy, że pochłaniał literaturę zagraniczną, literaturę wojskową. Jeździł również w ramach odskoczni od tej służby po zaściankach przeróżnych, gdzie byli Polacy, i to jak gdyby spowodowało jego dalszy krok w karierze. Taki cytat, taka anegdotka z jego wspomnień. Po prostu dobro się zakochał i chciał z pewną panią ułożyć sobie życie, i ona stwierdziła, że z porucznikiem, który zarabia marne grosze, no to byłoby jej niezwykle trudno. No i wtedy Dobro Muśnicki postanowił wstąpić w 1899 roku do Akademii Sztabu Generalnego, formacji niezwykle elitarnej, formacji, która była w tym czasie bardzo trudno dostępna dla Polaków i katolików. Z jego wspomnień wynika, że dostał się do niej nie tylko na podstawie egzaminów, ale dzięki Fortelowi, gdzie w swoich materiałach, w swoim CV, mówiąc kolokwialnie, pisał, że nie jest katolikiem, tylko jest kalwinem. I tego nie sprawdzono, został przyjęty i tą szkołę zakończył z drugą lokatą w 1902 roku. Taka też anegdotka, była to rzeczywiście bardzo ciężka szkoła dla oficerów. Bardzo dużo osób odpadało w ciągu tych lat trwania. Wspomina o niej dość w taką anegdotyczną historię, którą jestem skłonny uwierzyć. W ostatnie egzaminy, które trwały cały dzień, i Dobor Muśnicki czeka na wynik, czy został, ukończył tą szkołę, czy będzie absolwentem. Chodzi z pistoletem w kieszeni i decyzja, jeżeli się nie zostanie przyjęty, nie ukończy tej szkoły, to sobie strzeli w głowę. No i ten czeka kilka godzin, oczywiście zdaje, ale wtedy sobie poprzysięga, że jeżeli kiedyś komuś, na kimś będzie miał wykonać wyrok śmierci, to zaoszczędzi mu tych trudów, cierpień i czekania i wykona tą rzecz od ręki. Także taka dość ponura anegdota, ale z dalszych kolei losów wynika, że taki był generał Dobór, dość stanowczy i w swoich decyzjach pryncypialny. Prawdziwą szkołą, poza swoją teorię, mógł zrealizować w praktyce dopiero w 1904 roku, kiedy zostaje skierowany do walk z Imperium Japońskim, walki na Dalekim Wschodzie. To też dość interesująca z takiego naszego punktu widzenia, bo to z jednej strony walka na obrzeżach Imperium Rosyjskiego, ale też walka, w której walczą Polacy. Według danych około 20% żołnierzy, którzy walczyli w Mandżurii z Japończykami, to byli żołnierze z terenów polskich. Korpus oficerski również dość interesujący, ponad 28 osób na kluczowych to Polacy, 20 generałów i 8 pułkowników, w tym młody wtedy generał, wtedy jeszcze major Dobór Muśnicki, który uczy się tej praktyki, którą jest taki jego egzamin, jak wspomina, to taki egzamin jego w praktyce tego, co w ciągu tych lat nauki zgromadził.
Po zakończeniu, no i oczywiście pierwsze odznaczenia rosyjskie, które za wojnę rosyjsko-japońską otrzymuje. Później pozostaje w Mandżurii, jest jednym z osób, które tworzą taki korpus w Irkucku. Kolejne lata to przybliżanie się z służbą w stronę Polski, choć do Królestwa Polskiego nie dociera. Kiedy w 1914 roku wybucha wojna, jest to dla niego kolejny egzamin z wiedzy, z praktyki. Nie z żądzy krwi, ale jak to wspomina, z takiej chęci sprawdzenia swojej wiedzy. I rzeczywiście 1914 rok, 7 dywizja, którą dowodzi, to pasmo sukcesów, za które otrzymuje kolejne medale, to walk pod Tomaszowem, walki pod Warszawą, walki pod Łodzią, które sprawiają, że jego postać staje się postacią ważną. Podczas odwrotu w 1916 roku jest przydzielony do sztabu pierwszej armii. Stamtąd wyrusza do Azji. 1916 rok to walki z Turkami, które również kończą się sukcesem. Po powrocie na front rosyjsko-niemiecki i austriacki, to kolejne sukcesy. Koniec końców generał Dowbor-Muśnicki zostaje generalnym lejtnantem, zostaje dowódcą korpusu 37. I ten moment jest w jego karierze w armii rosyjskiej najwyższym z możliwych dla Polaków osiągnięciem. Niestety kończy się jego działalność i walka jako oficera rosyjskiego, ponieważ następuje rewolucja i w tym momencie Dowbor-Muśnicki, nie chcąc funkcjonować już w armii rosyjskiej, która zostaje przez rewolucję osłabiona, kontynuuje swoją działalność już w jednostkach polskich, które w Rosji funkcjonują, ale dzięki niemu nabierają takiego nowego etapu, powstaje samodzielna jednostka, o której szerzej opowie. No właśnie, panie doktorze, o to poprosilibyśmy doktora oczywiście. Muszyńskiego. No można tylko dodać, że w trakcie tej błyskotliwej, kariera to nie jest dobre słowo, ale w trakcie tego błyskotliwego szlaku oficerskiego, on wyróżnia się nie tylko jako zdolny dowódca, ale wyróżnia się też odwagą osobistą. O ile pamiętam, w walkach na Mazowszu, gdy prowadzi swoją jednostkę do ataku, osobiście zostaje kilkakrotnie ranny, zdobywa niemieckie baterie. No to są takie zupełnie niesamowite, chyba pięciokrotnie ranny jest wówczas. Oczywiście i co myślę, że najistotniejsze, również zdobywa odznaczenia za walkę z Niemcami, otrzymuje również angielskie odznaczenie, co jest niezwykle ważne w kontekście późniejszym, o tym będziemy opowiadać, odznaczeń polskich i uhonorowania przez II Rzeczpospolitą jego kariery. Ale oddaję głos. Tak, właśnie. Poprosimy doktora Muszyńskiego, żeby zechciał Państwu opowiedzieć o działalności generała Józefa Dowbora-Muśnickiego już jako dowódcy polskiego pierwszego korpusu. No bo tu trzeba zauważyć, że spośród dowódców, którzy tworzyli te polskie formacje wojskowe, mówię, no, nie tylko na wschodzie, ale w ogóle w tej zawierusze pierwszowojennej, jest chyba dowódcą o największym i doświadczeniu wojskowym, bojowym i chyba też ma doświadczenie w dowodzeniu na najwyższym szczeblu. Chyba nikt z tworzących różne formacje walczące po różnych stronach tego konfliktu nie dowodzi na takim wysokim szczeblu operacyjnym jak Dowbor-Muśnicki. Proszę, panie doktorze. Tak jest. Dziękuję bardzo. Generał Dowbor, tak jak tutaj Rafał powiedział, był dowódcą 47. Korpusu. Faktycznie była to, no,
jedna z najwyższych pozycji dla oficera w armii rosyjskiej. Było to o tyle ważne też, że 37. Korpus był praktycznie w tym okresie albo jedynym, albo jednym dosłownie dwóch, trzech, które zachowywały zdolność bojową. W 1917 roku, jak wiemy, w marcu wybucha rewolucja lutowa. Z uwagi na kalendarz, według kalendarza juliańskiego wybuchła w lutym, według naszego gregoriańskiego w marcu, no ale nazwa jest przyjęta lutowa. Wybucha ta rewolucja. Jedną z pierwszych decyzji, którą podejmuje nowy rząd tymczasowy, jest zniesienie kary śmierci za dezercję na polu walki. Efekt tego jest taki, że w ciągu kilku miesięcy tak naprawdę armia rosyjska przestaje istnieć jako siła bojowa. Procent dezercji jest tak gigantyczny, że przestają istnieć nie tylko bataliony czy pułki, ale całe dywizje się albo poddają, albo rzucają broń i po prostu uciekają, tworząc jakieś watachy i bandy, które grasują na zapleczu. W tym galimatiasie degrengolady Korpus Dowbora był tym, gdzie nie tylko zachowano całą strukturę wojskową, ale także zachowano to, że oficerowie mogli dalej dowodzić swoimi oddziałami. W armii rosyjskiej w tym okresie było tak, że duża część korpusu oficerskiego bała się stanąć przed frontem swoich żołnierzy. Bała się dlatego, że w każdej chwili z szeregu ktoś mógł po prostu ich zastrzelić. U Dowbora tego nie było. I z uwagi na to, że mimo tych wszystkich okoliczności generał Dowbor taką silną ręką był w stanie swoich żołnierzy trzymać, pojawiła się na salonach Petersburga plotka, jakoby generał był jednym z trzech czy czterech kandydatów na stanowisko naczelnego wodza armii rosyjskiej. Czy tak było, czy tak nie było, czy faktycznie były siły, które chciały go awansować na to stanowisko, no tego po prostu nie wiemy. To by trzeba było obejrzeć archiwa rosyjskie, które jak wiemy są dla Polaków bardzo łatwo dostępne, ale akurat niekoniecznie. Natomiast istotnym jest to, że ważniejsze jest to, że była ta plotka. Plotka ma niekiedy o wiele większą siłę niż sama decyzja. Generał nie był zainteresowany przejęciem masy spadkowej po armii rosyjskiej, albowiem w tym okresie już dosyć silnie zaczęły się w armii rosyjskiej tworzyć polskie oddziały. Wyodrębniały się polskie kompanie, polskie bataliony z poszczególnych dywizji czy nawet pułków. I w pewnym momencie nastąpił w czerwcu zjazd Polaków, żołnierzy armii rosyjskiej, na którym to zjeździe powołano Naczelny Komitet Polaków, Naczelny Komitet Wojskowy, tak zwany NACZPOL. I NACZPOL jako pierwszą decyzję, jedną z pierwszych swoich decyzji podjął to, że generał Dowbor desygnował generała Dowbora na stanowisko dowódcy pierwszego polskiego korpusu. Korpus miał te wszystkie polskie oddziały, które wychodziły z armii rosyjskiej, zebrać w całość i stworzyć z nich samodzielną jednostkę taktyczną, która miała w perspektywie walczyć na froncie wschodnim. Plany były takie, że korpus miał liczyć 70 tysięcy żołnierzy.
I pewnie by się to udało, gdyby nie jeden szczegół. Otóż bardzo silnie rozwinięte polskie ugrupowania polityczne w Rosji były na temat polskiego wojska bardzo podzielone. Prawica, czyli konserwatyści i endycy, natychmiast poparli ideę polskiego wojska, uznając, że jest to spełnienie ich koncepcji walki o wolną i niepodległą Polskę. Natomiast lewica, i to lewica różnych maści, nie tylko komuniści, jakbyśmy dzisiaj byli skłonni myśleć, ale na przykład lewica niepodległościowa uznała, że tworzenie polskiego wojska w realiach rewolucyjnej Rosji jest zupełnie bez sensu. Nie powinno się według lewicy tworzyć polskiego wojska, albowiem jak wtedy tłumaczono, byłaby to zdrada rosyjskiej rewolucji. Żołnierz polski powinien dalej pozostać w szeregach armii rosyjskiej i uczyć się w szeregach tej armii, jak wygląda rewolucja, jaki sposób ta rewolucja później ma być przeszczepiona na polski grunt. To wcale nie jest żart, co ja mówię teraz. Jak się czyta ulotki, a ja trochę tych ulotek przejrzałem zarówno do mojego albumu o Białych Legionach, ale także i tutaj do Dowbora. I to jest po prostu coś niesamowitego. Ci ludzie cieszą się z tego, że żołnierze armii rosyjskiej wyłamują się z szeregów, że zabijają swoich oficerów, że te watachy krążą po kraju, gwałcą, mordują, kradną, rabują, robią wszystko, co im się tylko żywnie podoba. I peany są na temat tych żołnierzy. To ma być ta szkoła, która ma uczyć polskiego żołnierza, tego ciemnego z Mazowsza, czy z Mazowsza, czy z Wileńszczyzny, czy z ziem zabranych, jak ma wyglądać Polska, ta Polska niepodległa. Lewica rozpoczęła gigantyczną akcję zniechęcania polskich żołnierzy do wstępowania do korpusu generała Dowbora. Rozsiewano plotki, że w tym korpusie oficerowie pastwią się nad żołnierzami, że ten korpus powstał tylko po to, żeby zaprowadzić w Polsce pańszczyznę. Reakcja, po prostu reakcja. Jest to reakcja, tak. W tym korpusie nie było, tym się odróżniał od innych formacji rosyjskich, że tam nie było komisarzy. I tych rad żołnierskich. I rad, tak. Tam nie było tego w ogóle i Dowbór uznał, że jeżeli coś takiego ma być i polski korpus ma jakąś swoją delegację na jakieś zjazdy żołnierzy danego frontu na przykład wysyłać, to korpus będzie wysyłał i wysyłał oficerów. I grupa tych oficerów razem oczywiście z ordynansami jechała na taki zjazd. Oficerowie tam przemawiali, na co zjazd na przykład się dar. Ale co na to wasi żołnierze, gdzie oni są? Dajcie nam ich, niech oni powiedzą, co oni myślą. I w tym momencie wychodził ordynans i ordynans mówił, no właśnie ja chciałem powiedzieć, że tak jak powiedział tutaj pan pułkownik, to my tak myślimy, dziękuję. I to tak sobie trwało. To był taki radosny okres tworzenia polskiego wojska, pod którego szeregi naprawdę zmierzały tysiące ludzi. Efektem tego było to, że nie udało się, co prawda, stworzyć tego korpusu do końca, czyli korpus nigdy nie osiągnął stanu etatowego, 70 tysięcy żołnierzy. Ale te 30 tysięcy. Ale 30 z kawałkiem udało się, bo po prostu była druga jeszcze kwestia, która w pewnym momencie wybuchła, czyli rewolucja październikowa. No i właśnie tu prosił o scharakteryzowanie stosunku generała Dowbora do bolszewików. Tak, generał miał swoisty stosunek do, że tak powiem, lewicy całej. Uważał, że
na początku, kiedy pierwszy raz spotkał się jako dowódca jeszcze 37. Korpusu Rosyjskiego, spotkał się z delegacją Rady Robotniczej i Żołnierskiej z Pioletrogrodu. U nas w albumie są dwa zdjęcia z tego spotkania i generał stoi tam taki, z takim wesołym uśmiechem, obok niego stoją jakieś takie czubaryki, powiedzmy, takie no twarze bardzo nieskomplikowane. I generał wtedy uznał, że jedyną metodą debaty z tymi panami to jest tylko karabin maszynowy, ponieważ no, to z nimi się po prostu debatować o niczym i na żaden temat nie da. To nie jest żaden partner do jakiejkolwiek debaty. W tym momencie przerwę na chwileczkę panu, bo miałem zaszczyt znać jednego z żołnierzy generała Dowbora Muśnickiego, który zresztą potem wybrał drogę w służbie kościoła. I w rozmowie z młodymi ludźmi rzekł on pewnego razu, że no, wierzy w możliwość dialogu z komunistami. Wszystkim nam szczęki opadły, po czym dodał, pod warunkiem, że ten dialog odbywa się przy pomocy karabinu maszynowego. Tak jest. Tu chodzi o księdza Tworkowskiego. Też miałem kiedyś przyjemność go poznać. Była to wspaniała postać, wspaniały ksiądz, wspaniały żołnierz, bardzo wysoko dekorowany. Tak więc w momencie, kiedy wybucha rewolucja październikowa i władzę przejmują bolszewicy drogą zamachu stanu, polski korpus znajduje się w niezwykle skomplikowanej sytuacji. Formalnie pozostaje nadal częścią armii rosyjskiej, czyli podlega rozkazom rządu bolszewickiego. Natomiast oczywiście nieformalnie, czyli faktycznie, nie ma z bolszewikami zupełnie nic wspólnego. Od początku sabotuje wszelkie decyzje bolszewików, którzy domagają się właśnie wprowadzenia rad żołnierskich w korpusie, wprowadzenia komisarzy politycznych. Odpowiedzią Dowbora jest kategoryczne nie. I na olbrzymim terenie zajętym przez korpus powstrzymywane są ekscesy w stosunku do inteligencji, oficerów, właścicieli ziemskich. Wszędzie, gdzie stacjonują polskie oddziały, te ekscesy są bardzo szybko tępione przez żołnierzy. I to jest kolejna sprawa, która jest bardzo istotna. Korpus był rozrzucony na ogromnym obszarze. Dowództwo korpusu stacjonowało w Mińsku Litewskim, niektóre oddziały w Smoleńsku, jeszcze inne w Witebsku. To był ogromny obszar. To był ogromny obszar, do tego jeszcze były to warunki zimowe i korpus jako korpus był dużą siłą, natomiast nie będąc skoncentrowany, stanowił łatwy cel do ataków bolszewików czy jakichś band bolszewickich, które starały się Polaków rozbroić. W momencie, kiedy Dowbór zorientował się, że Polacy są po prostu celem dla bolszewików i to jest pierwszy ich cel do zniszczenia, podejmuje decyzję, że natychmiast wszystkie oddziały mają być skoncentrowane w okolicach Mińska Litewskiego. Czytaj, muszą pokonać 300, 200, 500 kilometrów, żeby się na tym obszarze znaleźć. A niektóre więcej, jak Plisowski z Odessy, to... No Plisowski to jest, no, tak, ale tam to jeszcze dalej, no, czy z Moskwy na przykład, jeden szwadron ułanów jechał i dojechał. Natomiast, no tak, trzeba było się skoncentrować, żeby móc się po prostu bronić przed atakiem bolszewików. Jeszcze też jedna ciekawa rzecz. Ja przepraszam, że to jest takie wszystko pomieszane, ale temat jest niezwykle skomplikowany, niezwykle szeroki i raczej bym się skupił na pewnych ciekawych elementach niż na opisywaniu tak konkretnie, co się działo dzień po dniu, no bo to jest temat na duże opracowanie naukowe. Otóż
w momencie, kiedy bolszewicy przejmują władzę, jest jeden człowiek w Rosji, właściwie może nie jeden, ale jeden człowiek w Petersburgu, czy Piotrogrodzie, nazywa się Borys Savinkov. I Borys Savinkov uznaje, że należy z bolszewikami walczyć za wszelką cenę i to natychmiast. Nie wolno stracić ani minuty, ponieważ bolszewicy przejmą władzę i opanują kraj i już wtedy będzie za późno. I Savinkov dokonuje analizy, które z oddziałów w okolicy są w stanie, które mógłby użyć do walki przeciwko bolszewikom. I wychodzi mu z tego, że jedynym oddziałem, który jest w stanie bolszewików pokonać i wykonać marsz na Piotrogród, to jest Polski Korpus Generała Dowbora. Savinkov wyjeżdża z Piotrogrodu, usiłując dotrzeć do Dowbora. Niestety mu się to nie udaje, bo w tym momencie, to jest grudzień 1917 roku, bałagan jest na tym obszarze taki, że każdy dowódca czy każdy komisarz, który ma byle pluton czy kompanię, staje się udzielnym księciem na swoim obszarze i przejechać przez jego teren działania po prostu nie jest możliwe. I Savinkov po prostu nie dojeżdża do Dowbora. Ale nawet gdyby dojechał do Dowbora i jakoś przedstawił mu swój plan marszu Polaków na Piotrogród, to ten marsz by się nie udał z tego powodu, o którym mówiłem. Polskie oddziały były rozrzucone na ogromnym obszarze i nie były w stanie takiej operacji po prostu wykonać. One wykonały operację skoncentrowania swoich sił za cenę utraty 50% stanu na terenie, który Dowbór wyznaczył do skoncentrowania tych polskich oddziałów, stawia się mniej więcej 12 do 15 tysięcy żołnierzy i w ciągłych walkach z bolszewikami te oddziały po prostu odnoszą w pewnym momencie zwycięstwo. Po pierwsze, siły bolszewickie w tym okresie są jeszcze bardzo mocno zdemoralizowane i nie za bardzo nadają się do walki. Ale kwestią drugą i o wiele ważniejszą było to, że oddziałom Dowbora udało się zająć Bobrujsk. Bobrujsk to była stara forteca na odległych kresach dawnej RP, ale co więcej co ważniejsze, były to gigantyczne magazyny strategiczne zasobów wojennych dla całego frontu zachodniego. Tam były wielkie składy amunicji, mundurów, broni, które w pewnym momencie po prostu wpadają w ręce Polaków i w oparciu o te zasoby oddziały Dowbora są w stanie odeprzeć bolszewików, a nawet więcej, w pewnym momencie przechodzą do kontrofensywy, zajmują kilka ważnych strategicznie miast, na przykład Mohylew, zajmują także Żłobin czy też Rochaczew. To były bardzo istotne miasta, bo tam były węzły kolejowe, łączność między Piotrogrodem a Kijowem odbywała się właśnie przez Rochaczew, co powodowało, że w pewnym momencie bolszewicy nie mieli łączności z Kijowem. Tak więc wielki sukces taktyczny generała Dowbora, wielki sukces taktyczny Polaków i co ważniejsze, polskie oddziały są pierwszymi, które podnoszą broń przeciwko bolszewikom i udaje im się wygrać. Udaje im się wygrać także jeszcze z innego powodu. Otóż w tym momencie, jak rzadko kiedy, Polakom dopisało po prostu szczęście. Bolszewicy w lutym 1918 roku zerwali rokowania pokojowe z Niemcami w Brześciu Litewskim, co spowodowało, że oddziały niemieckie ruszyły do ofensywy. Ruszyły do ofensywy, wypierając
bolszewików z dużych połaci Białej Rusi, a następnie z Ukrainy. I tak się złożyło, że no, Polacy skorzystali z tego zamieszania i udało im się zająć Mińsk Litewski. Wielkie miasto, jedno z największych miast Rosji w tym okresie. Wielkie ognisko polskości, tam 30% mieszkańców to byli Polacy. Także to jest bardzo istotny element. No i stają się dla Niemców takim dziwolągiem, bo oddziały Dowbora, trzeba pamiętać, były tworzone do tego, żeby z Niemcami walczyć. Natomiast w pewnym momencie stało się tak, że no, zawarły taktyczny sojusz z Niemcami przeciwko bolszewikom. Niemcy uznają stan faktyczny, uznają to, że Polacy zdobyli pewien obszar, że są na tym obszarze panami i chcą się z Polakami dogadać. Uznają, że Polacy mogą tam pozostać. Bobrujsk pozostaje w rękach polskich. Niestety Mińsk Litewski musimy oddać, ale tak jak mówiłem, Rochaczew, czy Żłobin, czy Mochylów, też bardzo duże miasto gubernialne, no pozostaje w ręku Polaków. I na tym obszarze, proszę Państwa, oficjalnie nazywanym obszarem okupowanym, a faktycznie obszarem, który pozostawał pod całkowitym władztwem polskim, powstaje mała Polska, taka Polska w miniaturze. Na tym obszarze działa polska poczta, działają polskie szkoły, działają polskie urzędy. Język polski jest językiem urzędowym obok rosyjskiego. No, trzeba było iść na pewne, że tak powiem, na pewną ugodę z większością mieszkańców, no bo większość mieszkańców jednak po polsku nie mówiła. I to nie byli tylko mieszkańcy Rosjanie czy Białorusini, ale także Żydzi, którzy też tam dosyć licznie byli obecni. Tak więc na urzędach i na pocztach wiszą polskie orły, ale oczywiście jak ktoś chciał załatwić jakąś sprawę, to oczywiście mógł się posługiwać językiem rosyjskim. Co ciekawe też, pod egidą korpusu wydawane są pieniądze. W Rochaczewie czy też w Mochylowie wychodzą banknoty, gdzie z jednej strony jest napisane po rosyjsku, że jest to banknot państwowy, wartości tyle i tyle rubli, a z drugiej strony to samo jest napisane w języku polskim. Także no, oficjalnie był to teren okupowany, nieoficjalnie był to teren po prostu małej Polski. Panie doktorze, czeka nas jeszcze powstanie wielkopolskie i okres międzywojenny. Zupełnie koniec, ostatnie, dosłownie ostatnia minuta. Tak, mamy to złożenie broni przed Niemcami i ten nieudany, bezsensowny pucz piłsudczykowski. Może parę słów o tym, bo zostało to zupełnie opacznie przedstawione w literaturze historycznej okresu międzywojennego. Mówię o pracach Lipińskiego, czy chociażby o twórczości Wańkowicza. Tam są sformułowane oceny bardzo krzywdzące, bardzo niesprawiedliwe. Tak jest. No, sam fakt, że korpus zawarł z Niemcami jakąś taką umowę o nieagresji i był traktowany jako formacja neutralna, był przyjęty przez sporą część żołnierzy i oficerów z bardzo mieszanymi uczuciami. Oni uważali, że jednak Niemcy pozostają tym głównym wrogiem i trzeba z tym wrogiem walczyć. To jest, trzeba przypomnieć, jest to wróg, który okupuje Warszawę, jest to wróg, który okupuje Wilno, jest to wróg, który uważa, że Wielkopolska jest to część państwa niemieckiego. No i ci Polacy, ci patrioci uważają, że po prostu należy
z Niemcami podjąć walkę. Natomiast generał Dowbor jako realista, jako człowiek, który znał możliwości operacyjne swojej jednostki, jako oficer sztabowy uważał, że walka z Niemcami w momencie, kiedy są oni w apogeum swojego sukcesu, bo trzeba pamiętać, że jednak pokój w Brześciu Litewskim był gigantyczny sukces niemiecki. Zmuszenie Rumunii do kapitulacji to samo. W momencie, kiedy oddziały niemieckie podchodzą w 1918 roku pod Paryż, rozpoczęcie wojny polsko-niemieckiej byłoby absurdem. I byłoby absurdem nie tylko dlatego, że Niemcy by nas natychmiast pokonali, bo mieli tam takie siły, że przewyższały siły polskie mniej więcej od 3 do 5 razy, ale także mieliśmy za plecami wroga numer 2, bolszewików. I to oni byli tak naprawdę dla korpusu wrogiem o wiele groźniejszym, byli wrogiem najbardziej niebezpiecznym, bo oni wcale się nie kryli z tym, że oni chcą Polaków po prostu wymordować. Zresztą robili to na obszarach, gdzie udało im się przejąć władzę i nieopatrznie udało im się też złapać jakiegoś polskiego oficera, no to jego los był oczywiście smutny. Niestety grupa oficerów z Polskiej Organizacji Wojskowej, grupa Piłsudczyków, którzy byli takimi no, bohaterami ostatniej minuty, którzy przez całą I wojnę światową walczyli w legionach Piłsudskiego u boku oddziałów niemieckich i jako uważali Niemcy i Austro-Węgry jako swoich aliantów, uznała, że w tym momencie należy zmienić front. Należy jakby zapisać się do Antanty i należy tę zmianę sojuszu podkreślić jakąś gigantyczną hekatombą, jak mówił to jeden z organizatorów owego puczu, czyli pułkownik Liskula. Pułkownik Liskula uznał, że należy obalić generała Dowbora, zebrać polskie oddziały w Bobrujsku i po prostu ruszyć z nimi do ataku na oddziały niemieckie, a co będzie potem, to się zobaczy. Takie, powiedzmy sobie, mini powstanie warszawskie. I cóż, w momencie, kiedy pucz wybuchł, kiedy Liskula i grupa jego oficerów przejęła władzę nad korpusem i stanęła przed frontem zebranych oddziałów korpusu, oświadczyła im, że właśnie spełniła się ta chwila, dzisiaj pójdziemy do walki, bić śmiertelnego wroga Niemcy. Jestem waszym nowym dowódcą, nazywam się Leopold Liskula. I w drugi był generał Przemysław Bartel de Weidenthal, pseudonim Barta. Jesteśmy waszymi nowymi dowódcami. Na co korpus oficerski mówi, przepraszam bardzo, ale gdzie jest generał Dowbor? Generał Dowbor jest aresztowany. Na co kadra oficerska i żołnierze powiedzieli, tak? A, to przepraszamy. I poszli do koszar. Kompletna katastrofa, klapa. Po paru godzinach Dowbor był wypuszczony, pucz się załamał, Dowbor był wspaniałomyślny, postanowił wypuścić tych organizatorów tego puczu, pozwolił im po prostu odjechać. Sam musiał podpisać kapitulację korpusu, ale podpisał ją bardzo czujnie. Podpisał ją bardzo czujnie, bo w kapitulacji zawarty był jeden niezwykle istotny punkt, że wszyscy żołnierze i oficerowie korpusu po złożeniu broni mogą udać się do miejsc, które sami uznają za właściwe. Czyli nie będą jeńcami wojennymi, tylko będą wolnymi ludźmi. To był gigantyczny błąd Niemców, którzy nie zdawali sobie sprawy, że w tym momencie wysyłają, bo ci żołnierze byli zapakowani do pociągów i wysłani do Królestwa, do Warszawy, do Łodzi. I w tym momencie oddamy głos doktorowi Sierchule, tak?
bo do wyborczyków zobaczymy w różnych miejscach, zobaczymy ich w samoobronach kresowych, zobaczymy ich przy organizowaniu rozbrojania Niemców w Warszawie i w Polsce centralnej, ale takim najważniejszym wydarzeniem, w którym odegrają kolosalną, nie do przecenienia rolę, będzie powstanie wielkopolskie. I myślę, że może panie doktorze, tak, o tym by pan opowiedział. Dobrze, ale to jeszcze zanim o powstaniu jest, myślę, że jedna z ważniejszych momentów, o których pewnie później będziemy szczegółowo opowiadać, ponieważ no, jest 11 listopada, pojawia się Józef Piłsudski. Dobor jest w tym czasie już na terenie Królestwa Polskiego, licząc na jakąś poważniejszą funkcję, no ale niestety tej funkcji nie otrzymuje. Jako oficer podporządkowuje się naczelnemu wodzowi, który Dowbora się obawia w związku z jego wiedzą, z jego talentami wojskowymi, czuje w nim konkurenta. I zupełnie inne zaplecze polityczne oczywiście. Tak, ale no, są takie, jest taki... Szuka sposobu, żeby się Dowbora pozbyć, no i tym sposobem jest powstanie wielkopolskie, o którym szerzej chciałbym słów kilka powiedzieć. Proszę Państwa, my jesteśmy wszyscy nauczeni historią najdłuższej wojny nowoczesnej Europy, że to wszystko było super, że już Wielkopolanie czekali na wyzwolenie, że to się wszystko miało udać. Ja osobiście uważam, że gdyby nie wybuchła pierwsza wojna światowa, to Wielkopolska zostałaby zgermanizowana. To był ostatni dzwonek, gdzie ta polskość w takim rozmiarze wykwitła i mogła prowadzić działania wyzwoleńcze. Sam Dowbor zresztą też wspomina, jak to mu tłumaczyli Wielkopolanie, gdy przyjechał do Poznania, że jeszcze 50 lat i Polski by na tych terenach nie było. I rzeczywiście uważam, że gdyby nie wybuch wojny, gdyby nie ten ostatni wysiłek Wielkopolan, no to stalibyśmy się Serbami łożyckimi i to by była... Polska zniknęłaby tam, tak jak zniknęła polskość z Mińska litewskiego, dziś zwanego białoruskim na wschodzie. Dokładnie tak. I no takim, jak Państwo wiecie, 28 grudnia wybuch powstania. Dość ciekawa też historia, to znany Paderewski, ale też takie kulisy i też mentalność wielkopolska, to powstanie tak naprawdę wybuchło na telefon. Jest to taka ciekawostka, kiedy rozpoczęły się pierwsze walki w Poznaniu, kiedy w bazarze przemawia Paderewski, kiedy rozpoczynają się te utarczki z Niemcami w Poznaniu, wielka kolejka w bazarze, wszyscy czołowi działacze, którzy przyjechali przywitać Paderewskiego, dzwonią na prowincję godzina W, mówiąc tak w cudzysłowie. I rzeczywiście rozpoczynają się działania powstańcze, działania spontaniczne, powstanie, które oczywiście jest pewną grą, bo też Naczelna Rada Ludowa próbuje Niemców jak gdyby łagodzić, próbuje z nimi rozmawiać. W międzyczasie działania powstańcze, te żywiołowe cały czas trwają. I Naczelna Rada Ludowa, czyli ten komitet, który kieruje powstaniem, no ma pewien dylemat, co zrobić z tym powstaniem, jak je opanować, jak je przemienić w sukces. A warto wspomnieć, że w przeciwieństwie do zaboru rosyjskiego, do zaboru austriackiego, Niemcy stosowali taką politykę, że nie promowali Polaków jako oficerów. Oficerów wyższych w momencie wybuchu powstania było 2. Oficerów młodszych, może z 5, 6. Po prostu Polak był dobry jako podoficer, jako żołnierz, jako mięso armatnie, bardzo dobrze wyszkolony, to trzeba przyznać. Natomiast nie miał tego spojrzenia strategicznego, no bo nie mógł mieć. No i w ramach takiego wsparcia pojawia się zupełnie przypadkowo na terenie Poznania kapitan Taczak, żołnierz armii niemieckiej, później związany z Piłsudczykami. Jemu powierzono dowództwo nad powstaniem. Oczywiście kapitan no, nie miał takiego spojrzenia strategicznego, taktycznego,
coś tam próbuje to powstanie w jakiś sposób ogarnąć, ale oczywiście również dzwoni z Poznania do Warszawy, zapytanie do Piłsudskiego, czy może objąć. Oczywiście może, ale tymczasowo, oczywiście tymczasowo. No i Naczelna Rada Ludowa ma problem, no, że jednak trzeba jakiegoś fachowca ściągnąć i postanawia poszukać takiego fachowca w Warszawie. Piłsudski decyduje się na generała Dowbora. Generał Dowbor zostaje zaakceptowany na dowódcę powstania. Z jednej strony Piłsudski pozbywa się z Warszawy konkurenta, z drugiej strony liczy na to, że ten Dowbor w tej Wielkopolsce jakoś się nie pokaże z dobrej strony, że to się wszystko załamie. Jakby co, to oczywiście Warszawa nie ma nic wspólnego z powstaniem wielkopolskim, to jest jakaś inicjatywa oddolna. Nawet sugeruje Dowborowi, żeby pierwszą wizytę, żeby taką rozpoznawczą, nie jechał, broń Boże, w mundurze. No i Dowbor ma wielki problem, pożycza garnitur od brata, jedzie do tego Poznania. Tam dość szybko nawiązuje dobre kontakty z Naczelną Radą Ludową i decyduje się na objęcie dowództwa. Co ważne, Dowbor przyjeżdża do Poznania, a zanim idzie w Poznaniu jest taka fama, że po pierwsze jest to nieuk, po drugie jest to nie umie po polsku, po trzecie jest protestantem, także ma taki PR dość zły. Ale okazuje się, że to jest tylko pogłoska i w dość szybkim tempie następuje pełna restrukturyzacja jednostek polskich, które, tak jak mówiłem, są takimi swawolnymi ochotniczymi jednostkami. Uważa, że należy wprowadzić w wojsko regularny pobór, na który nie chciała się zdecydować Naczelna Rada Ludowa, bo nie wiadomo było, czy to będą Polacy, czy Niemcy, czy jak to wszystko będzie. Dowbor mówi, nie, robimy wojsko stałe, przygotowujemy osobną formację, wojska wielkopolskie, zależne tylko od Naczelnej Rady Ludowej. Jego dowódcą ma być generał Dowbor Muśnicki. On ma za wszystko odpowiadać, on sobie kompletuje sztab. I on nie jest sam, bo ma grupę swoich dawnych podkomendów. I właśnie do tego chciałem dojść. Tak jak z Państwu wspominałem, z kadrą dowódczą był kłopot i postanawia ściągnąć swoich żołnierzy, dowborczyków z Królestwa Polskiego. Troszkę legionistów, troszkę żołnierzy z Austro-Węgier, no to tam 13 Austro-Węgrów, Polaków z tej jednostki, 11 legionistów i ponad 180 dowborczyków, którzy zajmują strategiczne funkcje na frontach walk z Niemcami. Dodatkowo również wdraża produkcję, organizuje, tworzy jedną z pierwszych fabryk wojennych na terenie Wielkopolski, która dostarcza amunicję. Wojska wielkopolskie mają osobne umundurowanie. Jest to budowa tych jednostek była wzorowana na pierwszym korpusie, jeśli chodzi o schemat. Natomiast pozostawiono i regulaminy, i wszystko, co najważniejsze w rzemiośle wojennym na wzorcach niemieckich. Dowór miał ten duży plus, że rzeczywiście znaczna część oficerów, podoficerów, których awansował na oficerów, czy też żołnierzy, którzy tam funkcjonowali, no byli bardzo dobrze wyszkoleni przez Niemców. Była to jedna z lepszych armii. Armia niemiecka w czasie I wojny była jedną z najlepszych. I dzięki temu to wszystko funkcjonowało bardzo dobrze. Wprowadzono osobną przysięgę i dzięki temu te formacje w jakiś tam sposób z jednej strony walczyły z Niemcami, ale z drugiej strony wpisały się w ten cały kontekst międzynarodowy, bo oczywiście nie możemy powiedzieć, że Dowbor Muśnicki wraz ze swoją kadrą, z wojskami wielkopolskimi mógłby wygrać powstanie wielkopolskie, gdyby nie ta cała sytuacja, gdyby nie wsparcie Ententy, gdyby nie wsparcie Romana Dmowskiego i Komitetu Narodowego Polskiego. Te wszystkie niezwykle ważne czynniki, które doprowadziły do tego niezwykłego sukcesu. Dodatkowo również Dowbor Muśnicki jest indagowany już później przez premiera Paderewskiego o to, aby wspierać
działania wojenne na terenach wschodnich, to w marcu 1919 roku pod naciskiem między innymi Paderewskiego wysyła swój kontyngent wojskowy na odsiecz Lwowa. Kilkakrotne wizyty korpusów poznańskich doprowadzają nie tylko do odblokowania Lwowa, ale również do wyparcia Ukraińców z tych terenów. Oddziały wielkopolskie również walczą na terenie frontu litewsko-białoruskiego z wielkim powodzeniem. Chociaż, tak jak wspominałem, Dowbor Muśliński ma zupełnie inną koncepcję. No, mu się marzy marsz na Gdańsk z jednej strony. Wspiera tworzenie na tamtych terenach jednostek polskich. Marzy mu się też wsparcie jednostek Polaków, którzy walczą na Śląsku. To jak gdyby w tajemnicy nawet przed Naczelną Radą Ludową organizuje te działania, które później sprawią, że na tych terenach powstają polskie jednostki. I tak też to wszystko funkcjonuje do momentu. W międzyczasie przybywa też Armia Hallera, która jest takim wzmocnieniem dla jednostek polskich, dla polskiego czynu zbrojnego. I kiedy następuje pokój, kiedy następuje połączenie tych jednostek polskich w jedną armię polską we wrześniu 1919 roku, kiedy następuje w cudzysłowie scalenie tych wszystkich formacji, scalenia, na które Dowbor Muśnicki patrzy z pewnym przekąsem, ponieważ to scalenie wygląda tak, że oficerów miejscowych, oficerów wielkopolskich czy też halerczyków zastępują legioniści, których Haller i Dowbor Muśnicki nie darzy wielkim sentymentem, uważa ich za dyletantów legionowych, tak jak określa w swoich tych. Ta jego gwiazda gaśnie, traci kolejne funkcje, zostaje takim generałem likwidatorem. Jedną z jego ostatnich takich spektakularnych akcji to jest 1920 rok, początek 1920 roku, kiedy zajmuje tereny Wielkopolski Zachodniej, włącza do macierzy na podstawie rozejmu w Trewidze i Międzychód, Leszno, te wszystkie skrawki. Natomiast cały splendor zajmowania Pomorza Piłsudski wyznacza te działania, przeznacza na działalność Józefa Hallera. To też jest w pewnym sensie Dowbor Muśnicki dotknięty tym. A co najistotniejsze, podczas walk Powstania Wielkopolskiego zostaje awansowany do generała brygady przez Naczelną Radę Ludową i to jest jego ostatni stopień wojskowy. Jako oficer likwidator funkcjonuje w Poznaniu, właściwie siedzi w swoim mieszkaniu i coraz mniej może działać. Ostatnie jego, można powiedzieć, ostatni dzień służby to jest 20 marca 1920 roku, kiedy to zdaje swoją komendę z dowództwa frontu wielkopolskiego i przechodzi w stan nieczynny. Nikt nie chce go wykorzystać, nie chce jego wiedzy kontynuować, natomiast Dowbor jest bardzo tą decyzją nieusatysfakcjonowany. A co jeszcze? Może zanim skończę tą opowieść, jedna jeszcze ważna rzecz, bo tutaj dr Muszyński opowiada o pierwszym korpusie, o jego zasługach, o udziale. Warto też wspomnieć, że oprócz tego, że Dowbor Muśnicki ocalił żołnierzy, że ta kadra później służyła w walkach polsko-bolszewickich, Dowbor Muśnicki przekazał odrodzonemu Sejmowi Polskiemu wszystkie aktywa, które podczas swoich walk z bolszewikami zdobył. To było ponad milion marek, ileś tysięcy rubli, złoto. To wszystko Dowbor Muśnicki w 1919 roku przekazał na ręce marszałka Sejmu Trąbczyńskiego. I to jest, myślę, że niezwykle ważne. Warto chociaż jedno zdanie o tym powiedzieć, że to była jedyna armia, która nie tylko od państwa polskiego nic nie otrzymała, ale cały swój dorobek, nie tylko ludzki, ale również to wszystko, co zdobyła, przekazała na rozwój państwa polskiego.
No właśnie, potem przychodzą lata już w wolnej Polsce i Józef Piłsudski na ogół, oczywiście pominąwszy kwestię swojego własnego zaplecza oficerów legionowych, to znacznie lepiej dogadywał się z oficerami z armii rosyjskiej niż z, no, w cudzysłowie z dawnymi towarzyszami broni z armii austriackiej czy pruskiej. No, mimo że Dowbor wywodził się właśnie z armii rosyjskiej, z nim się Piłsudski jakoś nie dogadał. Jaki jest właściwie powód takiego całkowitego zmarginalizowania go już w Polsce niepodległej? No, byli zupełnie inni. Ja bym zaczął może od tego, że w 1918 roku Polska miała, jak wiadomo, trzech Józefów. Józefa Hallera, Józefa Piłsudskiego, no i naszego bohatera Dowbor Muśnicki-jego. Byli zupełnie inni. I na przykład, może tak, taka najkrótsza charakterystyka. Generał Haller to był żołnierz, który całe życie chciał być politykiem i udawał polityka. Józef Piłsudski z kolei to był polityk, który całe życie, może nie całe życie, ale całe życie takie już późne, udawał oficera, zawsze w mundurze. Zawsze jakoś tam buława, czapka, orzełek, tutaj wojsko, coś tam salutujemy. A generał Józef Dowbor Muśnicki był po prostu sobą, on nikogo nie udawał, on był po prostu oficerem i koniec. Także żadna polityka nigdy go nie brała, żadne jakieś splendory też niespecjalnie, tu jeszcze Rafał powie swoją partię na temat odznaczeń, ale to było właśnie to. Piłsudski chciał być postrzegany jako żołnierz, którym do czego nie miał żadnych predyspozycji. Józef Piłsudski był z wykształcenia maturzystą. Miał maturę. I właściwie koniec. Kursy dywersyjne. Tak, i kursy. Mówi się o tym, że był ekspertem od wojskowości, bo przeczytał kilka książek na temat powstania styczniowego i bardzo się pasjonował ruchami wojsk w powstaniu styczniowym. No, bardzo pięknie. Ja nawet znam parę osób, które znają się na tym, jak wyglądało powstanie warszawskie, ale nigdy bym ich ekspertami od wojskowości nie nazwał. No po prostu byli, Józef Piłsudski był historykiem amatorem. Natomiast jak Państwo zauważycie jedną rzecz, Piłsudski miał strasznie dużo orderów. Mówi się o nim, że on nic dla siebie, wszystko dla ojczyzny, był skromny i tak dalej. I to się zgadza. Piłsudski był naprawdę człowiekiem niezwykle uczciwym, natomiast miał jedną generalną słabość do orderów. On kochał ordery. Jest to jedyny mi znany polski, nie wiem, urzędnik, no w ogóle Polak, człowiek, który żył w naszym kraju. Funkcjonariusz, tak? Który był czterokrotnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. To jest ewenement. Otrzymał 4 krzyże zasługi, pierwszy w 26 roku i potem kolejno prawie co rok dostawał następny. Zawsze ale skupmy się na Dowborze. Kiedy kończył bycie premierem. Generał Dowbor nie miał takiego parcia na szkło. Nie rozumiał polityków nie lubił. Był oficerem starej szkoły. Mówiło się o nim dużo, że był rosyjskim lojalistą. Myślę, że coś w tym jest. Znaczy, bardzo dużo osób podkreśla pewien element, którego my sobie dzisiaj bardzo mało zdajemy sprawę. Otóż abdykacja cara powodowała, że dla całego korpusu armii rosyjskiej skończył się ich świat. Oni składali przysięgę carowi. Byli oficerami armii carskiej. Car był ich najwyższym zwierzchnikiem. W momencie, kiedy zabrakło cara, okazało się, że ich cała przysięga
wyleciała przez okno i stali się wolni. Nie musieli już po prostu służyć Rosji. I tak było z generałem Dowborem. On od momentu, kiedy przestał funkcjonować car, uznał, że po prostu jest, to jest świat, gdzie już może działać. No ale miał taką próbę, Ławr Korniłow, przygotowując swój przewrót mający obalić bolszewików, tak, bardzo, bardzo liczył na niego. Do tego chciałem dojść. Tak, tak, oczywiście. Znaczy generał Dowboru, tak jak mówiłem, uważał rewolucję rosyjską za jakiś bunt, jakieś hołoty. I kiedy jego przyjaciel, ówczesny naczelny dowódca armii rosyjskiej, generał Ławr Korniłow, zaczął montować zamach stanu, żeby obalić rząd kiereński i jego. Generał Dowbor nie mógł go poprzeć oficjalnie, ale faktem jest, że wysłał żołnierzy polskich, wysłał pierwszy pułk ułanów, najbardziej elitarny pułk w korpusie, z pomocą, który miał być takim drugim rzutem armii rosyjskiej, armii, która miała zająć Piotr Ogród. Gdyby pierwsza fala, ta dzika dywizja plus inne oddziały, które Korniłow zebrał z okolicy Piotr Ogrodu, sobie by nie poradziły z siłami rewolucyjnymi, mieli tam wejść Polacy, polscy ułani, którzy słynęli z tego, że kiedy było kilka prób skłonienia ich do poparcia rewolucji jeszcze tej pierwszej, zawsze ci agitatorzy bardzo smutno kończyli. Na początku byli oni po prostu wyrzucani za bramę koszar, a ostatni po prostu otrzymał wyciory na goły tyłek i od tej pory rewolucjoniści trzymali się od polskich łanów z daleka. Ale panie doktorze, niestety wróćmy powoli do okresu międzywojennego i właśnie tego takiego zupełnego popadnięcia Dowbora w zapomnienie i zmarginalizowania jego roli. No cóż, Józef Piłsudski nie mógł zapomnieć Dowborowi jednej rzeczy. W momencie, kiedy generał Dowbor rozpoczyna wojnę z bolszewikami w styczniu 1918 roku, stał się bohaterem mediów. To było niesamowite, że polskie gazety pisały tylko o Dowborze. Pisano o tym, że korpus Dowbora odnosi gigantyczne zwycięstwa, służy w nim 150 tysięcy żołnierzy i ten korpus zdobędzie Moskwę. Znaczy, były oczywiście bajki, to była licencja poetyka dziennikarzy ówczesnych, ale faktycznie było tak, że w Polsce gwiazda Piłsudski jego, który siedział w Magdeburgu, bardzo mocno przygasła, a gwiazda Dowbora no, to był taki ówczesny celebryta, którego nikt nigdy na oczy nie widział, ale wiadomo, że jest to wielki polski generał, który tam gdzieś walczy i przyjdzie niebawem wyzwolić Warszawę. Piłsudski nie lubił dzielić się z splendorem swoim. Oczywiście przekonał Rozwadowski fatalnie. Tak. I nie mógł zapomnieć jemu, nie mógł Dowborowi zapomnieć tego momentu. Tak samo jak nie mógł zapomnieć generałowi Hallerowi Kaniowa, ponieważ po bitwie pod Kaniowem to z kolei generał Haller stał się przez kilka miesięcy bohaterem mediów, a kiedy został dowódcą Armii Polskiej we Francji, no to oczywiście był także wynoszony pod niebiosa w Warszawie przez dziennikarzy i nie tylko. No i Piłsudski, jak ich widział, to bardzo mu się to nie podobało, no bo któż jak nie on był pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej, pierwszym ochotnikiem, pierwszym, w ogóle był pierwszy, musiał być pierwszy, bo tak sobie wymyślił. I wszyscy, którzy mogli go wyprzedzić, stawali się automatycznie, byli przez niego uznawani ani za wrogów. No taką miał po prostu psychikę. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, no, ale taki po prostu był i trzeba o tym pamiętać, ponieważ
nie będziemy tutaj robili, budowali pomników w momencie, kiedy no, to byli po prostu ludzie. Generał Dowbor Muśnicki też był tylko człowiekiem, kiedy musiał i kiedy bolszewików spotykał, kiedy ich brał do niewoli, to komisarze byli wieszani. Tam litości nie było. Jest taki moment, kiedy przyjechała delegacja, która miała go nakłonić do tego, żeby dogadać się z bolszewikami i ewakuować korpus, nie poddawać się Niemcom, tylko dogadać się z bolszewikami. I generał Dowbor tego wysłuchał i w pewnym momencie zaprosił delegatów na balkon. Na dole stała Szubienica, tam stali komisarze wzięci do niewoli. Dowbor skinął ręką, no i te 15 osób zawisło. I generał się odwrócił do tej delegacji i mówi, no i właśnie panowie, to jest mój sposób debatowania z bolszewikami. Oczywiście cała koncepcja dogadania się z bolszewikami skończyła się w tym momencie. Także no, to był też człowiek z krwi i kości. Pomnik mu się należy oczywiście, no ale to nie był anioł. No, tak samo jak aniołem nie był Piłsudski, jak aniołem nie był Haller. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, no i umieć jakby tych ludzi oceniać po ich czynach, a nie po propagandzie, którą się wokół nich wytwarzało. A propagandy wokół Piłsudskiego było zdecydowanie najwięcej. No i musimy niestety sobie dzisiaj z tym jakoś ułożyć życie, jakoś z tym walczyć tak, po prostu. Panie doktorze, ale spytajmy może jeszcze doktora Rafała Sierchułę, no jak wyglądało życie generała Dowbora w momencie, kiedy zniknął z armii, kiedy przestał funkcjonować w jakimś życiu politycznym, kiedy był po prostu zwykłym obywatelem mieszkającym w Wielkopolsce. Tak, trafił do Lusowa. Może słów parę o rodzinie, bo przecież córka jego jest też postacią o wymiarze symbolicznym. Znaczy to warto, znaczy po dymisji został ziemianinem, zakupił majątek pod Poznaniem w Batorowie, no i tam był, możecie Państwo zobaczyć na naszych fotografiach, wodzem oraczem, czyli zajmował się gospodarką na roli, ale też prowadził też, na ile to mógł mieć czas, prowadził też jakąś aktywność społeczną, był filistrem, czyli członkiem dwóch korporacji akademickich, jednej w Warszawie, w Wilnie, drugiej w Poznaniu, udzielał się w organizacjach kombatanckich, przede wszystkim w Stowarzyszeniu Dowborczyków. No, dzięki niemu to towarzystwo zaczęło opisywać swoją historię. Sam aktywnie pisał wspomnienia i zbierał dokumenty na temat pierwszego korpusu, które teraz dla nas badaczy są bezcenne, no to dzięki jego zabiegom. Rozpoczął tą swoją działalność rolniczą w bardzo trudnych warunkach, ponieważ w 1920 roku w momencie wojny wojny polsko-bolszewickiej zmarła mu żona. Osierociła czwórkę dzieci, którą Dowbor Muśnicki musiał wychować, zająć się nimi. Ta historia tych dzieci jest bardzo tragiczna. To dwóch synów, dwie córki. Najstarszy wyjechał do Francji, tam studiował w Tuluzie, walczył w wojnie domowej w Hiszpanii po stronie generała Franco. No i on jak gdyby przeżył tą całą hekatombę wojny, natomiast pozostała trójka 1941 roku nie dożyła. Najmłodszy popełnił samobójstwo z miłości w 1938 roku, a dwie jego córki, jedna zginęła jako jedyna kobieta zamordowana w Katyniu, Janina Lewandowska, a druga miesiąc później zginęła w Palmirach jako członek konspiracji organizacji Wilki. Sam Dowbor tego nie doczekał, zmarł w 1937 roku. Bardzo skromny pogrzeb, tu jak gdyby możecie Państwo zobaczyć, bo w tle pokazujemy takie wycinki z historii generała Dowbora Muśnickiego. Warto wspomnieć o tym, że tak jak mówił dr Muszyński,
jego postać nie została w jakikolwiek sposób doceniona. Generał Dowbor-Muśnicki miał w swojej kolekcji, tutaj akurat pokazywałem przed naszym spotkaniem, bo otrzymałem taki materiał z takiej wystawy pośmiertnej artefaktów, które Dowbor-Muśnicki miał i eksponowano je w Ratuszu Poznańskim w styczniu 1939 roku. I proszę Państwa, nie miał żadnego polskiego odznaczenia w okresie międzywojennym. Miał całą plejadę odznaczeń rosyjskich, miał odznaczenie angielskie. Za powstanie Wielkopolski otrzymał Order Korony Włoskiej. Za działalność, za walkę jego żołnierzy wielkopolskich na terenach Łotwy i Estonii otrzymał odznaczenia od Łotyszy, od Estończyków. Miał w swoich zbiorach odznaczenie chińskie. No jednakże odznaczenia polskiego nie dostał. W materiałach Centralnym Archiwum Wojskowym wniosek o virtuti militari jest przekreślony, podpisany ad acta. Dopiero w 80. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego otrzymał pierwsze odznaczenie od prezydenta Kwaśniewskiego, a w grudniu 2019 Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski od 2018 od prezydenta Dudy. Także postać zupełnie zmarginalizowana. No i takim jego osiągnięciem w Warszawie to było postawienie dopięcia, gdyby tego, aby pomnik Doborczyka powstał, który przeżył jakby w cudzysłowie wojnę, a później go został zlikwidowany i przeniesiony do Muzeum Wojska Polskiego. To znaczy, to nie było tak, on został zniszczony w czynie społecznym przez warszawską organizację partyjną PZPR i został zniszczony całkowicie. Jego odbudowa to jest cała epopeja, walczył o to głównie, pamiętam, taki inżynier Mazik też z kresowej PPS-owskiej rodziny, dziwne PPS-owiec, był jedynym człowiekiem w pewnym momencie w Warszawie, który walczył o pamięć Dowborczyków, którym zupełnie przecież tam było nie po drodze z PPS-em. I pamiętam, że wtedy władze miasta Warszawy stwierdziły, tam w miejscu, gdzie był na Powiślu umiejscowiony pomnik Dowborczyków, była w tym czasie budka z piwem i jakąś gastronomią. No i jednak uznano, że ważniejsze co są te zobowiązania wobec piwoszy, że no nie ma jak gdyby warunków do postawienia pomnika w tym miejscu, w którym on tam stał historycznie, bo ta budka z piwem była ważniejsza. Przewoźnik, świętej pamięci Andrzej Przewoźnik, który kierował Radą Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, jakoś tam próbował walczyć z władzami Warszawy. Nie bardzo to wyszło. Nie udało się postawić pomnika na Powiślu. Znalazł schronienie przy Muzeum Wojska Polskiego i to jest w sumie chyba miejsce lepsze, bo każdy, kto po pierwsze przejeżdża przez centrum Warszawy, widzi ten pomnik i zastanawia się, co to jest za żołnierz, który szablą w ręku wyciągniętą wskazuje na wschód. No i każda wycieczka oczywiście też musi sobie to pytanie zadać, czyli to, co miało jak gdyby zahamować powrót Dowborczyka do Warszawy, w sumie jak gdyby przysłużyło się dobrze sprawie. Przepraszam, przerwałem. Proszę Państwa, oczywiście pamięć o generale trwała, choć była cały czas marginalizowana w okresie PRL-u oczywiście też. Duża zasługa czynników społecznych, tu pana Józefa i pani Anny Grajków, którzy w czynie społecznym z własną krwawicą towarzystwo z Lusowa, tak? Stworzyli najpierw towarzystwo, które działa imienia generała Dowbora-Muśnickiego i stworzyli podwalnie muzeum, które teraz funkcjonuje jego imienia. I przy tej okazji warto wymienić i podziękować osoby, które przyczyniły się do stworzenia tego albumu, zwłaszcza, że no, musieliśmy nazbierać tych fotografii, one są rozproszone, też wiele osób nas wsparło, te instytucje na tym slajdzie się pojawiają, ale myślę, że szczególne podziękowania od strony edytorskiej winniśmy oddać pani Elżbiecie Wadze-Krajewskiej, która ten album w sposób graficzny tak perfekcyjnie stworzyła. Jest to dla nas no, wielki zaszczyt, ponieważ no, jest to publikacja, której myślę, że kolego nie możemy się wstydzić, bo jest rzecz, którą może to nieskromnie, ale jest, nam się podoba. No, nie wszystkie rzeczy nam się podobają. To nie chodzi o jakiś
jakieś megalomaństwo, ale myślę, że to dobry produkt, mówiąc tak, tak najbardziej kolokwialnie i nie popadając w jakiś samozachwyt, ale myślę, że to bardzo dobrze się stało, że ta postać się pojawiła i mówię, wszystkie instytucje, które wymieniamy, chcielibyśmy podziękować i oczywiście władzom Instytutu za przychylność i za możliwość i kierownictwu wydawnictwa, dyrektor Matuszewski i dyrektorowi Zingertowi. Oczywiście i panu prezesowi i wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że ta postać, która tak naprawdę jest mało znana, bo to ja nawet jako Wielkopolanin mogę powiedzieć, że w Powstaniu Wielkopolskim się wymienia wiele osób istotnych, każda miejscowość ma swojego bohatera, a ten dobór jest tak, no tak troszkę spychany, bo to nie był z Wielkopolski, to taki człowiek wykorzeniony, tak jak Państwu mówiłem, nie miał swojego miejsca, gdzie mógł wrócić, wrócił do Wielkopolski, ale spotkała go ta rzecz, o której marzył, o której pisał, że zmarł na polskiej ziemi i miał polski krzyż na swojej mogile. I myślę, że ten testament, jego spojrzenie na jego rolę i jego kres, myślę, że się spełnił i jako człowiek, który dążył do tego, żeby Polska odzyskała niepodległość, ten cel swój osiągnął, a że później było jak było, no to już taka jest nasza trudna polska historia. Ja jeszcze na chwilę oddam głos doktorowi Muszyńskiemu. Tak, zupełnie jedna króciutka dygresja, ale to musi być powiedziane. Jak Państwo będą myśleli, kiedyś sobie wspominali kwestię pierwszego korpusu, to proszę pamiętać o jednej rzeczy. Otóż polska broń pancerna to jest początek w pierwszym korpusie. Polskie lotnictwo... Pierwsza formacja lotnicza wojskowa powstała właśnie w pierwszym korpusie. Jeszcze takie, powiedzmy, już dzisiaj mniej używane, powiedzmy, oddziały balonowe, tak samo. Oddziały chemiczne, proszę Państwa, szkolenia z używania masek przeciwgazowych były robione w pierwszym korpusie. Także tutaj było bardzo dużo różnych specjalistów, którzy w momencie, kiedy na przykład w Warszawie było zajmowane lotnisko na Okęciu, gdyby nie ci piloci z Bobrujska, no po prostu samoloty by były, bo one tam były na tym Okęciu, owszem, czy na polach mokotowskich, natomiast nie miałby kto nimi latać. I ci piloci byli właśnie stamtąd. Także no, waga pierwszego korpusu dla późniejszej walki przeciwko bolszewikom czy Ukraińcom jest no, trudna do przecenienia także z tego powodu. Dziękuję. Jak najbardziej. Dziękuję panom. I myślę, że teraz mamy moment, w którym możemy oddać głos naszym gościom. Jeśli państwo macie jakieś pytania, to jest wyborna okazja, żeby z autorami porozmawiać. Dziękuję bardzo. Dobrze. Ja myślę, że Piotr Babinec z Krosna. Ja myślę, że trzeba panom podziękować za podjęcie trudu przypomnienia generała broni Józefa Dowbora Muśnickiego i gratulacje też za ten album, właśnie za przypomnienie tej wielkiej postaci. Natomiast i też może dobrze tutaj został wspomniany generał Tadeusz Jordan Rozwadowski. Ja nawet już mówiłem doktorowi habilitowanemu Krzysztofowi Kaczmarskiemu, żeby dobrze byłoby, skoro już tyle albumów wychodzi teraz dotyczących bohaterów polskiej niepodległości, także album poświęcony generałowi Rozwadowskiemu wydać. Tutaj nie wiem czemu, ale tutaj Krzysztof Kaczmarski został pozbawiony habilitacji, ale to drobiazg. Natomiast mam takie pytanie.
bo było tutaj dużo mowy o tym, jak generał Dowbor-Muśnicki był jakoś tam pomijany w awansach i potem w różnych decyzjach naczelnego wodza, późniejszego marszałka Józefa Piłsudskiego. Ale przecież już w 1919 roku nie było tak, że jego ostatnią nominacją była nominacja na generała brygady, bo został awansowany na generała broni. Tutaj była mowa o generale brygady, więc generał broni to już był najwyższy stopień poniżej marszałka oczywiście. I druga kwestia, że jakoś odszedł pominięty z Wojska Polskiego, ale nawet tutaj w tej książce, a przecież to jest książka właśnie panów, ten album, jest mowa o tym, że w krytycznym momencie w sierpniu 1920 roku naczelny wódz, marszałek Józef Piłsudski, proponował generałowi Józefowi Dowbor-Muśnickiemu funkcję dowódcy Armii Południowej, czyli jednej z największych jednostek. I jest następnie tutaj też taki tekst panów. Odmowa udziału w działaniach militarnych została przyjęta bardzo krytycznie w kołach, które dotychczas popierały Muśnickiego. Życzliwy mu Stanisław Grabski skomentował ją w następujący sposób. Przez tę odmowę skończył się Dowbor politycznie i wojskowo. I tak w istocie się stało. Długo nie wybaczono mu jego nieobecności na froncie w przełomowym momencie, gdy był tam bardzo potrzebny. Oczywiście to jest jakiś fragment życiorysu generała, który popełniał błędy, tak jak i marszałek Piłsudski, i to nie zmienia jego wielkich zasług jako właśnie dowódcy pierwszego korpusu i jako zwycięskiego wodza powstania wielkopolskiego, ale takie jakby wątki tutaj są, czyli to nie jest też tak, że wszystkie niepowodzenia generała były winą tego okropnego marszałka Józefa Piłsudskiego. Ale jeszcze raz gratuluję publikacji i przypomnienia tego wielce zasłużonego, jednego z, myślę, też z ojców naszej niepodległości, czyli generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście we wstępie piszemy jak było, znaczy na tyle, na ile to jest możliwe. Natomiast jedno sprostowanie: został generałem brygady i nic więcej. Co więcej, proszę Państwa, po przejściu na emeryturę otrzymywał uposażenie 80% gaży generała rosyjskiego. Nie uznano mu w służbę w Wojsku Polskim. Sądził się w tej sprawie, Naczelny Sąd Administracyjny jednak uznał racje formalne. No i tak naprawdę funkcjonuje w rocznikach oficerskich, natomiast otrzymywał gaże jako oficer carski. I tutaj w naszym albumie możecie Państwo zobaczyć cały artykuł na temat jego roli, że jak gdyby z punktu widzenia formalnego nie uznano mu ani działalność w pierwszym korpusie, ani działalność jako dowódca Powstania Wielkopolskiego, gdyż uważano, że wtedy jeszcze formalnie scalonego Wojska Polskiego nie było i to się nie należało mu się w związku z tym takie uprawnienia. Także to jest też rzecz, o której warto wspomnieć. Oczywiście, jeśli chodzi o ten rok 1920, jego awans, czy też propozycje dowodzenia, no tam była dość skomplikowana sytuacja. Z jednej strony Dowbor-Muśnicki miał zająć miejsce oficera, którego na to stanowisko generał Iwaszkiewicza polecał. Nagle się dowiedział od marszałka Piłsudskiego, od naczelnego wodza, że to jest w ogóle beznadziejny dowódca i on ma zająć jego miejsce. Na co się generał Dowbor nie zgodził. Co też myślę istotne, jechał do Warszawy na to spotkanie w momencie, kiedy jego żona była umierająca. W trakcie tych spotkań jego żona zmarła. To też miało pewien wpływ na stan psychiczny generała. No i oczywiście tak jak to cytowaliśmy, w tym momencie dla pewnej części prawicowej polityki Dowbor się skończył, bo powinien funkcjonować, powinien być pewną ikoną jakiejś organizacji partyjnej, a Dowbor nie chciał. On był z zamiłowania monarchistą, ten ruch był bardzo, bardzo mały, ale był temu ruchowi wierny. Tam próbował jakąś działalność polityczną w ramach partii mieszczańskiej, ale to na zasadzie takiej nam bardzo znanej, bo prosili, to się zapisał, był jakimś takim fajterem tej listy wyborczej, przegrał, już więcej w politykę się nie angażował, natomiast pozostał sobą takim żołnierzem, który miał swoje spojrzenie na świat, uważał, że armia nie powinna być, apolityczna, powinna być wierna Rzeczypospolitej, nie wchodzą w żadne układy, no i taką osobą został, potem funkcjonował.
jak to oni mówili, był najlepszym generałem wśród agronomów i najlepszym agronomem wśród generałów, będąc tym wodzem, który orze pole, który ma też problemy z Urzędem Skarbowym. To też tak charakterystyczne, że nie tylko pan Roman Dmowski miał problemy z urzędami ziemskimi, ale również w pewnym momencie i do Dowbora przyszedł jakiś fikcyjny domiar do tego, co już zapłacił. Także próbowano też generałowi uprzykrzyć życie metodami nie tylko politycznymi, ale też administracyjnymi. Ale myślę, że jeżeli państwo przeczytacie ten wstęp, no to my nie tworzymy z pana generała Dowbora Muśnickiego jakiegoś człowieka, którym nie był niestworzoną postacią. No, był człowiekiem o słabościach, ale też o osobie, która położyła pewne zasługi i chcielibyśmy na stulecie odzyskania niepodległości, chcieliśmy pokazać tą osobę, bo pewnie za 100 lat już o niej nikt nie będzie pamiętał, a może jednak nie. Ktoś tam przejął mikrofon. Jakie były kontakty generała Dowbora z generałem Sosnkowskim? Bo generał Sosnkowski był dowódcą okręgu właśnie poznańskiego do 1926 roku. Oni otrzymali mająteczki tam w Wielkopolsce i Muśnicki, i Sosnkowski, bo koło Inowrocławia miał Sikorski, a nawet w Chludowie miał Roman Dmowski. Te kontakty. I tu potem właśnie w stanie to samobójstwo, próba samobójstwa Sosnkowskiego, że odnośnie z tymi oddziałami poznańskimi, które nie przyszły na pomoc do w czasie puczu. Czy tam były jakieś kontakty, porozumienia, czy nie? A takie jeszcze takie podpytanie, bo powstańcy szeregowi wielkopolscy dostawali te osadnictwo wojskowe w rejonie Grodna, Brześcia, na Wołyniu. A tutaj oficerowie dostali te majątki w Poznańskim. I czy powstańcy śląscy też byli objęci tymi osadnictwami wojskowymi na wschodzie, czy nie? Czy tylko poznańscy? Chyba to tak ładnie brzmi, że dostali. No, jeśli chodzi o Dowbora Muśnickiego, no to on za swój majątek zapłacił. Także to nie jest tak, że tak samo Roman Dmowski też musiał płacić rozłożony na wiele lat. Także to nie jest tak, że ktoś sobie dostał za to, że był generałem czy dowódcą powstania wielkopolskiego. Także no, nie wiem, jak wyglądało osadnictwo wojskowe, bo akurat tego nie... To znaczy oni nie dostali tych majątków w ramach osadnictwa wojskowego. Oni po prostu kupili je za swoje pieniądze. Obciążeni byli kredytami, które wzięli na zakup tych mająteczków i tyle. Czym innym jest zupełnie osadnictwo wojskowe dla tych żołnierzy, którzy z regularnych jednostek Wojska Polskiego, którzy zdecydowali się na właśnie osiedlenie się na Kresach. To jest coś zupełnie innego. No, to zdaje się nie dotyczyło chyba powstańców śląskich, którzy byli formacją taką nieregularną. Wróćmy do tej 6 Armii, bo to jest kluczowa sprawa, jednocześnie odpowiedź na panów zastanawianie się, dlaczego tak zasłużona postać została pominięta, jeżeli chodzi o odznaczenia wojskowe. Otóż generał broni, ja tutaj powtórzę, bo nie generał brygady, już generał broni od 19 roku, najwyższy stopień Wojska Polskiego, który w krytycznym momencie Bitwy Warszawskiej w sierpniu 20 roku odmawia naczelnemu wodzowi dowodzenia armią, na którą on wyznacza, automatycznie wykreśla się z grona polskich oficerów godnych noszenia polskich odznaczeń bojowych. Oczywiście on był waleczny, ale w armii zaborczej. W Polsce niepodległej nie przyznawano odznaczeń za czyny dokonane waleczne, bojowe. Tak. Powstanie Wielkopolskie oczywiście. Także pierwszy korpus też wchodzi, bo formacje na wschodzie i w ogóle polskie formacje podlegały odznaczeniom. Ale jednak udźwignął ten ciężar i doszło, do czego doszło. Natomiast
Tutaj generał się Dowbor załamał, to oczywiście sprawy rodzinne także rzutują na psychikę, to nie podlega dyskusji, no ale jednak był oficerem. Powinien, gdyby stanął na czele tej armii, byłoby inaczej. Padło nazwisko Sosnkowskiego. Proszę Państwa, przenieśmy się niecałe 20 lat później. 10 września 1939 roku. Sosnkowski na gruzach kampanii wrześniowej dostaje propozycję dowodzenia frontem południowym. I on się zawahał, czy nie postąpić tak samo, jak zrobił Dowbor Muśnicki w 1920 roku, kiedy uważał, że już jest przegrany, że już nie będzie brał odpowiedzialności na swoje barki. Ale jednak Sosnkowski postąpił inaczej, mimo także rodzinnych problemów. W sytuacji beznadziejnej stanął na czele tego, czego nie było, i walczył, bo uważał, że honor żołnierza jest najważniejszy. Dowborowi tego w 20 roku zabrakło, dlatego nigdy nie dostał odznaczony ani krzyżem. Ma pan rację, ale także jej nie ma. Faktycznie... Jeszcze przepraszam, jedna rzecz, bo tutaj na Piłsudskiego tak pan dużo wylał żółci, łącznie z tym jakby zachłannością na odznaczenia, przywołując krzyż waleczny nadany mu czterokrotnie. Krzyż zasługi, przepraszam, czterokrotny krzyż zasługi. Otóż przejrzałem tysiące zdjęć Piłsudskiego, na żadnej fotografii nie ma Piłsudskiego z krzyżem zasługi. No nie ma, no nie ma. Ma, natomiast ma znamy mnóstwo zdjęć jego, gdzie ma zwyczajnie swoją szarą kurtkę legionową, nawet gdy jest w jakichś ważnych miejscach. Natomiast to, gdy widzimy go na zdjęciach z galą orderową, to wynikało po prostu z tej precedencji orderowej. Jak jest jakaś uroczystość, wtedy zakładamy te odznaczenia. Więc tutaj nic, to Piłsudski nie miał jakby tych orderów, nie łaknął tak, żeby przyrównywać z Dowborem. No ale miał czterokrotnie złoty krzyż zasługi. Tak, miał nadany przez ministra, więc tak. To nigdy go nie nałożył, nigdy nawet pewnie o tym nie wiedział. Myślę, że wiedział, bo jak się dostaje order, to się wie, że się jakiś order dostało. No nikt tam w tajemnicy drugiemu orderów nie daje. Natomiast pan użył tutaj bardzo wysokiego kwantyfikatora. Powiedział pan, że wykreślił się tą decyzją z grona oficerów Wojska Polskiego. Wie pan co... Ja nie mówię, że to dobrze, że on odmówił, bo to no, nie jest dobrze, ale wykreślić z grona oficerów Wojska Polskiego mógł tylko oficerski sąd honorowy, nikt inny. Słucham? Ja chciałem jeszcze no podał może się, ale, trochę ale... inny wątek poruszyć, dlatego z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem tego wykładu, ale chcę powiedzieć taką sprawę, że mój ojciec został powołany jako młody człowiek do carskiej armii i właśnie służył pod generałem. Bardzo dobrze wspominał okres, kiedy jeszcze była to formacja rosyjska, że był bardzo dobrze traktowany i odbył całą kampanię, którą była, wiem, że walczył pod Rygą i potem, jak utworzył korpus, to przyszedł z generałem do Polski. Tutaj był, został i był jeszcze oficerem wrześniowym w 1939 roku i chcę powiedzieć, że właśnie bardzo dobrze wspominał okres służby pod generałem w okresie, kiedy dowodził generał carską armią. Tak, dziękujemy. Pan nie skończył wypowiedzi, panie doktorze. Tak, także ja bym tutaj raczej się zawahał, mówiąc, że się wykreślił z rejestru polskich oficerów, jak pan był łaskaw to powiedzieć. Myślę, że była jeszcze jedna rzecz istotna.
Tutaj Rafał powiedział to, ale to tak nie wy, może nie wy, wybrzmiało. Dowódcą dywizji, przepraszam, dowódcą frontu był generał Iwaszkiewicz. Generał Iwaszkiewicz był jednym z oficerów pierwszego korpusu, jednym z najdzielniejszych oficerów pierwszego korpusu. W korpusie dowodził trzecią dywizją, która zasłynęła tym, że przez miesiąc na piechotę szła przez śnieg, żeby dołączyć do reszty korpusu przez śnieg w walce z bolszewikami, bez jedzenia i tak dalej. Był to niezwykle dzielny oficer, którego generał Dowbor niezwykle cenił i byłoby mu po prostu bardzo niezręcznie odbierać mu dowodzenie frontu. To jest kwestia kolejna. I jeszcze jedna. Piłsudski oferował Dowborowi przejęcie czy objęcie tej funkcji, a nie rozkazywał. Bardzo istotny też element. To nie była odmowa wykonania rozkazu, tylko była to odmowa pewnej oferty, która była mu przedstawiona. Tak? Także no i tak i nie. No. Dziękuję. Było dwóch braci Schillingów. Jeden z Schillingów, Arnold, zginął pod Kobryniem w 19 roku. Czy oni, obaj bracia byli u Dowbora? Nie mam pojęcia. Był założycielem i szefem 57 chyba pułku piechoty Wielkopolskiej. A generał Dubicki, który zginął pod Bobruńskiem w 19 roku? W Warszawie ma pomnik i często tam chodzę i sprzątam, bo niestety nikt tam nic nie robi. U Dubickiego to samo. Kwatera do wyborczyków zakupiona przez zebrane przez nich fundusze została uznana po wojnie za kwaterę podlegającą gospodarce komunalnej i jest w tej chwili, przepraszam, użyję tego określenia, zaśmiecona po prostu pochówkami ludzi, którzy z Dowborczykami nie mieli nic wspólnego. Chowano tam towarzystwo bardzo różnej konduity. Wiem, że rodziny Dowborczyków jeszcze w latach 90. te nieliczne rodziny walczyły o nadanie jakiegoś odrębnego statusu tej kwaterze. Zdaje się, że ta walka skończyła się niepowodzeniem. W sumie w tej chwili w tej kwaterce Dowborczyków leży mniej Dowborczyków niż jakiejś przypadkowej publiki pochowanej w czasach komuny. Podobnie jest z generalicją. Ja pamiętam czasy 92-94 rok, kiedy Ludowe Wojsko Polskie jeszcze za Mazowieckiego chodziło na cmentarz i u Spychalskiego, u Roli Rzymirskiego kładło wieńce. U Kutrzeby tego nie było, Tomego nie było, u reszty generałów tych z 20 i 39 też nie było, Bołtucia na przykład też nie było, a Bołtuć był chyba też w armii rosyjskiej. Nie pamiętam, żeby w tamtych czasach kiedykolwiek kładziono kwiaty na kwaterze Dowborczyków pod tym kopcem, który jest miniaturą kopca z Bobruńska. Tak. Proszę. Z tym, że proszę oczywiście o pytania na temat nasz dzisiejszy. Chciałem podnieść dwa albo trzy nawet szczegóły, które tutaj były tylko podniesione ogólnikowo. Mianowicie kwestia pomnika na Powiślu powinna być uszczegółowiona. Mianowicie ten pomnik stał u wylotu Karowej na Wisłę. I tam by się przydał jakiś ślad w postaci tablicy. Ja przyznaję, że jego lokalizacja obecnie w Muzeum Wojska może jest nawet trafniejsza, ale tablica by się przydała. Ja tam stałem w tym miejscu z moim powinowatym panem Graczykiem,
który dowodził dwukrotnym atakiem na uniwersytet z ulicy Topiel na uniwersytet jednego dnia. No i on ubolewał, że nie ma śladu tutaj tego pomnika ani informacji o tym, że ten pomnik właśnie tu, a nie gdzie indziej stał. Z drugiej strony Wisły przedłużenie tego traktu, no to jest ulica Kropiwnickiego. I tam jest taki budynek celnej, jakiejś, jak to się nazywa, budynku celnego. Komory celnej, tak jest. Więc to jest jeden szczegół. Natomiast upominam się o następny szczegół, mianowicie o jedyny ślad, można powiedzieć, ciała pochodzącego z Katynia, mianowicie córki, głowy córki właśnie generała. Ta głowa trafiła w końcu do grobowca Dowbora Muśnickiego. Jest mowa o tej głowie? Nie, mamy zdjęcie tego grobu. No więc ta głowa trafiła w końcu do... ponieważ to była jedyna kobieta, ale również jedyny ślad ciała, który trafił, dlatego że ciała zostały z powrotem posłane do ziemi w samym Katyniu. Natomiast inne, powiedzmy, precjoza pochodzące z Katynia, no to próba ich wywiezienia skończyła się w końcu fiaskiem, dlatego że na jakiejś bocznicy w rejonie Zielonej Góry w końcu ten pociąg musiał być podpalony. Więc innych śladów materialnych z Katynia nie ma. Następnie trzecia rzecz, że dzień nalotu lotniczego z trzech samolotów pochodzących z Ławicy w Poznaniu na Frankfurt nad Odrą był obchodzony w przedwojennej Polsce jako dzień lotnictwa albo jako jakaś ważna data dla lotników. Nie wiem, czy to było w czasie dowództwa samego generała, czy trochę wcześniej. Nie znam daty tego wypadku. W każdym razie trzech pilotów polskich z uprawnieniami na zdobycznych trzech samolotach z Ławicy w Poznaniu taki symboliczny nalot na Frankfurt nad Odrą uskutecznili. Te trzy elementy chciałem podnieść, nic więcej nie mam do powiedzenia. Nie jestem biegły zbytnio w działaniach Powstania Wielkopolskiego, ale z tym nalotem na Frankfurt to jakieś nieporozumienie chyba jest. Nie wiem, spytam się doktora Sierchuły. Tak, no, nie ma potwierdzenia, to jest taka legenda. Z tego, co na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, są debaty w Wielkopolsce na ten temat i uważamy, że to jest taki mit, który nie miał miejsca. A co do... Nie ma potwierdzenia ze strony niemieckiej, także to jest... Też by było to podnoszone przez Niemców, jeżeli coś takiego było. Tak, no to jest taka opowieść... Tak. A co do miejsca, w którym stał pomnik Dowborczyka, no cóż, czas na walkę o upamiętnienie. To były lata 90., ale wtedy ta garstka ludzi walczyła w zupełnym osamotnieniu. Po prostu traktowani jak jacyś tam wariaci w urzędzie tutaj miasta Warszawy. Po prostu gdyby nie wsparcie nieżyjącego dziś Andrzeja Przewoźnika, ten pomnik pewnie by nigdy nie został odtworzony i postawiony w tym miejscu, które stoi. Także no to bardzo pięknie dzisiaj wygłaszać, no, że tak powiem, te poglądy, co
to trzeba zrobić, tylko no, czas, żeby o tym rozmawiać, to był wtedy, kiedy ta walka się toczyła. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć nasze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia. Zapraszamy na kolejne spotkanie.